Także Warszawa, proszę Państwa, system moherowy, piec kaplowy, nie ma ewangelików ani świadków Jehowy. Tutaj, jak jest, wiecie Państwo, ten pałac kultury Stalina i Lenina, on jest tak wielki, że proszę się tutaj nie sugerować tym bloczkiem, a to, że bracy będą siedzieć zaraz. Wiecie Państwo, tutaj jest system taki Warszawa, nierozpoznawalny, ani Stępińska, ani jaka, nierozpoznawalna, że ludzie sami, którzy mieszkają tutaj, nie wiedzą, gdzie są. No, bo tych żebraków, proszę Państwa, za dużo ich jest, ponieważ to jest system napęczki. Tego wszystkiego jest napęczki. Nic tutaj nie jest do rozpoznania, do odgadnięcia, do rozszyfrowania. Warszawa. Niech Państwo posłuchają, jak ci taksiarze stoją, jak pieprzą, jak rechodupczą. I oni tu swego czasu, w gazecie pokazane było tylko zdjęcie, no bez ruchu. U nas jest ruch. Proszę Państwa, jak ci taksiarze z bezdomnymi się bili w kłótni o to, kto ma tutaj królować na parkingach. Oczywiście, że tutaj każdy chciałby rządzić, chciałby każdy sterować, chciałby każdy kierować. No ale niestety, kieruje Lenin, pałac kultury Stalina i Lenina. Warszawa jest taka ateistyczna, bo wiecie Państwo, Wielka Brytania, no to ewangelicki kraj. A tutaj Ewangelia w śmietniku. No to już żeście sobie sami odpowiedzieli na pytanie, co tu w Warszawie jest, a czego tu w Warszawie nie ma. No w Warszawie, proszę Państwa, teraz jest linia Mysia i ona wygrała z tymi Żydami i na tej Czerskiej 8-10, jak tam Stępińska, Czerska, Gagarina, Czerniakowska, proszę Państwa, i inne. Dzisiaj żeśmy chciały cokolwiek rozpoznać, to tak ciężko tam cokolwiek rozszyfrować właśnie. Gdzie jesteś? Rozeznać się. Gdzie jesteś? Pomimo, że tam w tym szpitalu na Stępińskiej, to ja byłam i praktycznie z tego szpitala to ja uciekłam swego czasu. No to więc do Mareczka mówię, no skoro mówisz, że nie urodziłeś się w Karczewiu, że nie jesteś z Karczewia, no to skąd uciekłeś? Z Karczewia czy z Tworek? No to jemu wypada tylko powiedzieć, że uciekł z Tworek. Także tutaj koło Warszawy Tworki są bardzo blisko, natomiast koło Anglo-Ameryki Białystok, Choroszcz.